Cześć. Jeśli masz 3-litrowy silnik i wydaje ci się, że masz czym jechać, to co ma powiedzieć kierowca auta z silnikiem o pojemności 7,7? Jeśli masz doświetlanie zakrętów i wydaje ci się, że pławisz się w luksusach, to pamiętaj, tego typu bajery mógł mieć już prawie pół wieku temu rolnik z Teksasu, pod warunkiem, że kupił sobie Cadillaca. Takiego wypasionego Cadillaca oglądałem niedawno w Bydgoszczy. Samochód 1969 roku został mi zaprezentowany przez jego właściciela Arka. I oglądając ten film, sprawdźcie, czy macie w swoim aucie choćby połowę tych bajerów. Arek opowie nam o tym, jak wiele luksusowych elementów wyposażenia, które dzisiaj wciąż są sprzedawane w salonach jako atrybut nowoczesnego samochodu, już wtedy, w latach 70. były w takich autach dostępne. Arku, po kolei, bo to naprawdę jest długa lista. Od czego zacząć? Od zewnątrz najłatwiej zademonstrować doświetlanie zakrętów przy włączonym kierunkowskazie. Pali się ta sekcja. Okej, to raz. Raz. Jeżeli jesteśmy przy światłach, to czujnik świateł pojazdu jadącego z naprzeciwka uruchamia przełącznik i zmienia nam światła na mijania. Pokażesz to? Zrobione to bardzo analogowo. Fotoelement w grillu w tym miejscu i regulowana wartość odległości, czyli czułość tak naprawdę całego układu. Czyli możemy tu wpływać też na to, jak bardzo chętnie on będzie te światła zmieniał, tak, prawda? Jest. Czyli jak jesteś mafiozą, to możesz ustawić na minimum i wtedy wszystkim świecisz po oczach i nic ci do tego. Tak, zgadza się. Pod maską standardowo jedyny silnik do wyboru, 7,7 litra, V8. Wystarcza, żeby prawie 3-tonowy wóz napędzić do 100 mil na godzinę w czasie krótszym niż 30 sekund. Co jeszcze? W środku chyba więcej można będzie opowiedzieć, chociaż moim zdaniem już samo oczywiście, to... Oczywiście, no, bo klimatyzacja to w Stanach nie było nic rzadkiego w tamtych czasach. Aczkolwiek nie wszystkie samochody seryjnie były w to wyposażone. To zajrzyjmy do środka, zobaczymy. Zapraszam do środka. Zobaczymy, co tu jeszcze może na nas czekać. No i od razu po otwarciu drzwi widzimy elektryczne sterowanie szybami. Tak, wszystkie szyby są elektrycznie opuszczane. Poza tym jest centralny zamek sterowany również z pozycji kierowcy. Zapalniczka w drzwiach. Zapalniczka, tak. Ona chyba nawet nie wygląda na używaną. Skoro już otworzyliśmy drzwi, to widzimy też z przodu, że nie mamy dwóch osobnych foteli, tylko mamy kanapę. Kanapę trzyosobową bądź dwuosobową, jeśli zechcemy w ten sposób przestawić podłokietnik. Wtedy mamy na dwie osoby, a teraz na trzy. Oczywiście kanapa jest w pełni regulowana również elektrycznie. Tak. Niestety brak poduszki powietrznej, aczkolwiek każdy z pasażerów siedzących z przodu ma pas biodrowy i drugi pas przebiegający przez ramię. Nie mają tego pasażerowie z tyłu wyłącznie pasy biodrowe mają. Ale każdy z pasażerów może się zapiąć. Wtedy to już chyba nawet było wymagane przepisami, na pewno z przodu. Ja tutaj podszedłem jeszcze od strony kierowcy i widzę tutaj jeszcze bardzo ciekawy przycisk. Po pierwsze widzę tu cruise control, czyli tempomat po naszemu i to tempomat, który działa tu widzę w dwóch magicznych trybach, on lub auto, cokolwiek to znaczy. Ustawiamy tutaj do 80 mil na godzinę, jeśli się nie mylę. Tutaj tak, zgadza się. Jest takie pokrętło. Oprócz tego widzimy tu auto dimming, czyli funkcja, która pozwala nam dotrzeć do domu po zamknięciu samochodu. Światła wciąż jeszcze jakiś czas świecą, czyli taka funkcja follow me home. Również to jest takie małe pokrętło, przy pomocy którego ustawiamy, jak długo te światła mają wciąż świecić. Widzę tu też wycieraczki, które działają w trybie off, low, medium i high. Wszystko jest... Poniżej przycisk spryskiwacz. O, przycisk spryskiwacz. Który automatycznie uruchamia... Który automatycznie przestawia na low. Tak. Wszystko jest analogowe, ale sprzężone ze sobą tak, że działa jak należy. No i może zajrzyjmy jeszcze na koniec oglądania tej perełki do bagażnika.
bagażnika, który jest wykończony nie tak jak w zwykłych samochodach amerykańskich, które zwykle raczej, popatrz jak to się otwiera, znów odsuwa się kaczki, logo. Kaczki, które są w herbie, poprosimy, aby się nieco przesunęły. I powiedz mi, że to wszystko było w standardzie. Nie, to już mój kaprys. Ja w tym samochodzie postanowiłem skupić się na jak najładniejszym brzmieniu systemu audio. Dlatego samochód ma wydech cichy i moim zamysłem było delektowanie się podczas przejażdżek dobrą, starą, amerykańską muzyką. I w aucie brzmi dobrze blues, blues rock i country. Natomiast na pewno nie można słuchać muzyki nowszej, bo już brzmi nieciekawie. Powiem tak, Arek, człowiek, który oprócz tego, że gra na basie, oprócz tego, że ma kolekcję fajnych samochodów, to jeszcze ma słuch absolutny. Rozróżnia jakość brzmienia w zależności od tego, w jakim stylu grana jest muzyka. Cóż, Arku, dziękuję Ci bardzo za zaprezentowanie wszystkich swoich tutaj skarbów, samochodów i za uświadomienie nam wszystkim, że jeśli przejdziemy do salonu i ktoś nam będzie opowiadał, że follow me home to jest bardzo nowoczesna funkcja, a zmiana świateł z drogowych na mijanie to jest szczyt możliwości motoryzacji na dzień dzisiejszy, to możecie śmiało powiedzieć to, już było. Albo doświetlanie zakrętów. Albo doświetlanie zakrętów. To już było. To już było w latach 70. w Ameryce, a przykładem najlepszym tego jest ten samochód Cadillac Coupe DeVille.